Algieria. Uhuhu. Zazwyczaj zawodnicy z tego rejonu są agresywni w swoich ruchach. E4. Dobra, spróbujmy E5. Może jakaś partia hiszpańska by się trafiła. Czyli nie. Dobra, to obronimy. Spodziewam się ruchu goniec C4. Goniec B5. A to już jest nowatorskie podejście. Trochę niespójne, bo miał mi dać mata, no ale te figury się tu nie łączą. Goniec się gdzieś tam poszedł za daleko. O jeden most za daleko. No to co, skoczek F6 z tempem na hetmana wygląda całkiem znośnie. Spróbujmy. I nas na pionka też oczywiście atak. Naprawdę mam wrażenie, że mu się pomyliły warianty. Znaczy warianty. To są duże słowa jak na ten poziom zaawansowania szachowego. No i kurczę, można pionka zbić na E4, ale z takim zawodnikiem to szkoda wręcz wymieniać hetmany, bo można go po prostu pokonać szybciej. I kusiło mnie przez sekundę dosłownie zagranie goniec C5, żeby zbić na F2 gońcem i po króle F2 skoczek E4, ale on może zagrać goniec bije C6, D bije C6 i wtedy hetman bije E5. Chyba, że goniec C5, goniec C6, goniec bije F2, a nie, król F2 i wtedy goniec C6 broni pionka na E4. Wiem, że to może jest po prostu trochę abstrakcyjne, co ja tu rysuję. No ale naprawdę chciałoby się tutaj jeszcze troszeczkę przyostrzyć pozycję. Jeszcze jest ruch H6. Zanim zbiję na E4, jeszcze sprawdzę H6. Bo na hetman G3 wtedy bije pionka na E4, nie wymieniając hetmanów. Więc pozycja będzie o tyle fajniejsza, ciekawsza, że jest bardziej skomplikowana. A na hetman E3 mam skoczek D4 z atakiem na gońca na B5, pionka na C2. Potem goniec C5 i szybkie rozwinięcie inicjatywy. Spróbujemy tak. Zobaczymy. Damy szansę mu się pomylić. Może nie do końca pedagogiczne, ale... Hetman F5. Czemu ja tego nie rozważałem? Bo zakładałem, że mam ruch D5, ale po D5 hetman bije E5, bije mi pionka na E5. Przy czym wykonuję kolejny ruch hetmanem. I tych ruchów hetmanem jest bardzo dużo już powolutku. Więc to może być dla niego problem. Inna idea G6... Hetman F3, skoczek D4, więc to już widzieliśmy. Musi zagrać hetman D3, żeby obronić gońca. No i tam wtedy znowu można C6 się bawić, tego gońca jakoś tam próbować łapać, potem D5. Przewaga jest ogromna. O, spróbujmy G6. Jestem ciekaw, gdzie on tym hetmanem pójdzie. Pięć ruchów. Już trzy hetmanem. Zapowiada się czwarty na sześć. Dobra, no i wreszcie mogę tego pionka na E4 skasować bez... z czystym sumieniem. Mogę też zagrać skoczek D4. Jest taka opcja i mogę zagrać D5. To są trzy ruchy najbardziej forsowne. D5 może o tyle ciekawe, że jeszcze stwarzam groźbę na hetmana. No i w sumie z tempem otwieram gońca. Why not? Skoczek E4 też spoko. Zagrajmy D5. Tu jeszcze hetman C3 może być niefajne. Tak teraz patrzę. Z podwójnym uderzeniem. Znaczy nie fajne, no to jest po wszystkich tych ruchach przewaga jest ogromna. Na hetman C3, no okej, dobra. Czyli jednak bardzo atakujący styl życia ma ten człowiek. Mogę zagrać nawet D4, hetman C6, goniec D7, oddać pionka. Z takim rozwojem, z takim centrum to musi być ogromna przewaga, nie ma szans. Hetman D6 jest opcją taką bezpieczną, jeżeli boimy się ekstrawaganckich szachów.
Hetman D6 może nawet lepiej, bardziej mi się podoba. Bo D4 zamyka w pewien sposób pozycję. Hetman wcale nie stoi tam źle. Bronimy obu pionków. I tutaj mogę odbić pionkiem, naprawić sobie strukturę pionkową, mogę odbić skoczkiem z inicjatywą. To wygląda dobrze i to wygląda dobrze. Ale może z perspektywy takiej inwestycji w przyszłość, w edukację polskich dzieci, zagramy CB D5. Zdrowsza struktura pionkowa, pozbywamy się zdwojonych pionków. Zdwojone pionki nie zawsze są złe, ale w tym wypadku myślę, że nie ma sensu gdzieś tam napadania tego hetmana wiecznie. Dajmy mu wyprowadzić jakieś figury, niech pokaże, co umie. Albo umie tylko hetmanem grać. To jest też, jest taka teoria. Goniec G7, D4. Do wyboru, do koloru. Myślę, że D4 jest ok. I za chwilę goniec B7. Zobaczymy, gdzie on tym hetmanem pójdzie, no i tam odpowiednia reakcja nastąpi. Jak hetman F3, to mogę sobie pchać E4 i po prostu do przodu, jak walę z tymi pionkami będę szedł, a na każdy inny ruch po prostu będę chciał dostosować swoje posunięcie do tego, gdzie on pójdzie hetmanem. Na B3, no to najbardziej logiczne wydaje się ruch goniec E6 ze zdobyciem tempa. Na hetmana 4, goniec D7. Cały czas mam gońca rozwiniętego z tempem, za chwilę rozwinę kolejne bierki. Na hetman B7 z kolei goniec D5 wygląda fajnie, bo wtedy atakuje hetmana na B7 i pionka na G2. Natomiast ktoś mu powinien wreszcie powiedzieć, że są inne figury. 13 ruchów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć hetmanem. No gość jest niesamowicie zdeterminowany. Ale słuchajcie, ten hetman prawdopodobnie zaraz wróci na F1 i no, z pełną kontrolą nad sytuacją, można powiedzieć. Hetman B7 to wieża B8, nie dam się tak łatwo. Tak się gra na 1100 elo, no tak się gra na elo 1088, znaczy nie elo, tylko rankingu czeskomowym. Dobra, hetman E2, słuchajcie, no trzeba kasować takiego pionka na G2, bo za tym pójdzie wieża. Może się nauczy, może zrozumie, że trzeba też inne figury wprowadzać do gry. Jest chyba absolutnym rekordzistą, jeżeli chodzi o ruchy hetmanem z rzędu, bo też tam była passa 5 ruchów hetmanem, nie? To już jest sporo, to już... To wymaga ogromnej wiary w siłę hetmana. Okej, kolejny ruch. To bijemy wieżę. Tutaj szkoda czasu na takiego przeciwnika. Każda figura z tempem. Nie ma co tam jakoś wielce debatować. No dobra, zgarnął mi pionka na A7. O nie. Co ja zrobię? Co ja zrobię? Wprowadzę kolejne figury do gry, to jest pewne. Można zagrać E4, potem hetman bije H2. A jak hetman będzie tak blisko czarnego, białego króla, to tam już będzie ciepło. Tam już będzie ciepło. Jest jeszcze pomysł taki, żeby zagrać skoczek D5, skoczek B4, skoczek C2. Ale czy to jest gra warta świeczki? Chyba nie. A E4 wygląda mimo wszystko całkiem sympatycznie, tak bym to określił. Oczywiście patrzymy na całą deseczkę, czyli to, że hetman na B8 sobie nie zbije. No i w sumie tyle, nie? Bijemy, grozi bicie na G1 i tam już za chwilę będziemy matować rywala. Po król E2 goniec F3 kończy temat, tę nierówną walkę. Skoczek E2. Myślę, że też goniec F3 wygląda bardzo pozytywnie. Tak się wydaje. Pyk. Grozi hetman H1 z matem.
No. Ale lecą suby. Followki, sorry. No, suby też by mogły, ale to już wy tam wiecie. D3. No to mamy opcje dwie. E3 i zakładamy tutaj ippon. Chyba to się ippon nazywa, nie wiem, nigdy judoką nie byłem. Ale na potrzeby szachów można powiedzieć, że to jest ippon. Goniec B4 szach też wygląda niezmiernie sympatycznie. Gdyż jak się zasłoni, to tutaj hetman H1 następuje. Natomiast, znaczy jak się zasłoni figurą, a po goniec B4, C3 jeszcze ma takie tutaj niezwykle istotne. I pon. O kurczę, ale gra słów. No, krócek, punktujesz. Już masz dużo punktów, ale jeszcze dodamy ci ten jeden. Po E3 tam jeszcze jest taki niestety chyba temat, że goniec bije E3, D bije E3. Hetman bije E3 i mamy widły na króla i na gońca. Czas się powoli skraca. Można też zbić na D3 i C bije D3 i dopiero goniec B4. Nie no, chciałoby się to jakoś szybko wygrać, ale w ogóle mam mało czasu, więc chyba po prostu trzeba odbić. Przebić zegar i tam jakieś coś tam zagrać. Myślę, że i tak postawi tego mata. Jest spora szansa. A przede wszystkim trudne dla niego jest to, że nie może zagrać hetmanem. No, raczej lubi grać hetmanem, tak coś mi się zdaje, patrząc po przebiegu tej partii. Dobra, kończymy ten temat, bo to już szkoda czasu. Szkoda czasu. Kolega, no, testował nowy sposób grania w szachy, czyli samym hetmanem. Było blisko. Przez pierwsze 22 ruchy nie dostał mata. Potem, czy 21,5 w sumie. Potem się skończyło. Dobra, robimy wielką dolewkę i siadamy do analizy. 1100. Nieźle. Jak się czuję z tym, że wielkie Niemcy pokonały Real. Znaczy nie, że jakieś Niemcy pokonały wielki Real. Wiesz co, ja się spodziewałem tej porażki, bo niestety, ale bez Modricia, Valverde i Benzemy to trochę mało i tam chyba za dużo było eksperymentów. W sensie taki ustawili niezgraną drużynę, która walczyła o nic, tamtym się chciało, tym się nie chciało. Dostali dwa szybkie strzały i tyle. Indywidualności to za mało, liczy się drużyna i tamci mieli lepszą drużynę tego dnia. Dobra, słuchajcie, E4. E5, Hetman H5. Trzeci przypadek, kiedy ktoś tak zagrał, chyba, podczas tego speedruna. No oczywiście skoczek C6 gramy, tak? Nie chcemy stracić pionka na E5. Tutaj wielokrotnie na pewno o tym słyszeliście. Goniec B5. To wygląda troszeczkę jakby kolega pomylił wszystkie debiuty świata. Trochę by chciał zagrać partię hiszpańską, ale trochę też by chciał dać mata na F7. Problem polega na tym, że tutaj ta agresja nie przekłada się na synchronizację i co? Jakieś ładne słowo. Koordynację. Koordynację figur. Goniec B5 no, nie stwarza groźby dania mata. Wobec tego skoczek F6 z czystym sumieniem można zagrać. Atak na hetmana, atak na pionka. Jak rywal tak szybko wyprowadza hetmana, trzeba mu tego hetmana zmęczyć. Hetman G5. Mogłem tutaj bić pionka na E4 i zapewne bym tę partię wygrał, ale no, wymiana hetmanów była mało atrakcyjna z perspektywy tego, że chciałbym zagrać jeszcze kilka partii dzisiaj. Więc poszło H6. H6, atak na hetmana po raz kolejny. Hetman F5, G6. Patrzymy, gdzie ten hetman sobie z pola F5 ucieknie. Opcje były różne w tym momencie. Można było zagrać D5, można było zagrać D6. Ale zagrałem G6. No taki miałem kaprys. Hetman H5 i teraz D5. Znowu skoczek E4 było jak najbardziej do zagrania. Pionek darmowy można było bić. Żadnego problemu tu nie widzę. Skoczek D4 z napaścią na gońca i pionka na C2 też było to możliwe. Przy czym no, rywal pewnie by się jakoś tam obronił. Goniec D3 albo może goniec A4 nawet. Czy to może było silniejsze, bo jakby jeszcze
postawił B5, goniec B3, D5, to tutaj chyba drzazgi by z niego zostały. A może nie. No nie wiadomo, już się nie dowiemy. Ja po hetman H3 zagrałem D5 od razu. Pobił. Ja też pobiłem. No i hetman C3. Konsekwentnie gra tylko hetmanem. Tutaj dwa pionki zaatakowane na E5 i C6. Można było zagrać na też pewnie na kilka sposobów. D4 wyglądało logiczniej po hetman C6, goniec D7. Zapewne by bronił tego pionka desperacko na... Ale ciekawa strzałka na E4. Ale to wieża B8. Te pionki nie mają żadnego znaczenia. Ważne jest to, że ja mam już tyle figur po prostu wprowadzonych do gry. Za chwilę jeszcze wyprowadzę goń. Co ja robię w ogóle? Jak ja rysuję? Goniec C5, gdzieś tam już powoli można sobie wyobrażać strzały taktyczne. Taki film chyba był, nie? Western, strzały taktyczne. No i co? Pobił mi na D5. W sumie całkiem logiczne z jednej strony, bo pionka nie traci, ale rozprostował mi pionki w centrum. W centrum dominacja pełna od IEMA. Hetman E3, nie wiem co on tu chciał zrobić. Serio, naprawdę nie mam bladego pojęcia. No to D4, ganiamy hetmana dalej. Ganiamy hetmana dalej, tym razem w końcu udaje się wyprowadzić figurę, więc to jest pozytywna informacja. No i tutaj facet postawił widły, znaczy chyba facet, wielbłąd to raczej facet, nie? Widły na B7 i na G2. Był bliski obrony tego, gdyby się cofnął aż tak daleko jak na... Co ja mam z tymi strzałkami dzisiaj? Na F1. I to... No jeszcze by trzymało materiał, natomiast wyglądałoby to troszeczkę jak nieszczęsne szachy Fischera, gdzie goniec stał początkowo na D1 i potem się zgubił w trakcie partii. No ale tak nie zagrał, zagrał hetman E2, stracił pionka, stracił wieżę i stracił tempo. Nie stracił jeszcze ochoty do walki, ale tej pozbawiłem go za chwilę. Hetman H2, z atakiem na skoczka, goniec F3 grozi mat na H1. No i co? No i tutaj tyle, nie? Nie ma co tam się pastwić nad nim. Mam nadzieję, że ogląda tego streama i czegoś się nauczył.